Z nami Adrian Miedziński, od listopada zawodnik Włókniarza Częstochowa. Adrian, od początku kariery związany byłeś z klubem z Torunia i tak naprawdę byłeś zawodnikiem, który najdłużej bronił barw tej macierzystej drużyny na październiku ubiegłego roku. Zmieniło się, postanowiłeś zmienić coś w karierze, przechodzisz do Włókniarza Częstochowa. Masz 33 lata w tym roku, skończysz. To jest taki odpowiedni moment, żeby spróbować czegoś nowego? Czy odpowiedni, to zobaczymy, tak? Można zrobić wcześniej, później. Tak, nastała taka chwila. Jest to nowe wyzwanie w moim życiu. Na pewno coś nowego, coś innego. I myślę, że taka zmiana na pewno kiedyś jest wskazana, bo rozmawiając z innymi zawodnikami, którzy to robili wcześniej, mówią, że to jest, ta zmiana wpływa pozytywnie, ale czas wszystko zweryfikuje. Wybrałeś Włókniarz, powiedz mi, wpływ miał ten częstocki tor też na to, bo to jest owal, który jest uznawany jako taki dobry owal do ścigania i tobie też zazwyczaj dobrze szło na torze przy ulicy Olsztyńskiej w Częstochowie. Tak, ja lubię tory, które są do walki, które dają taką możliwość, nie tylko typowo startowe, gdzie start to 90% sukcesu i później jest jazda gęsiego, więc lubię walczyć, lubię coś na torze się dzieje i na pewno klimat w Częstochowie wydawał mi się bardzo pozytywny, nastawienie ludzi w klubie i na pewno to miało również znaczenie. Dużo zmian było w zespole Włókniarza, bo oprócz ciebie są też inne nowe twarze, jest Fredrik Lindgren między innymi, jest też Tobiasz Musielak. Powiedz mi, co ty sądzisz o składzie Włókniarza, jakie są wasze szanse na tegoroczny sezon w PGE Ekstralidze? Na pewno skład jest ciekawy, zawodnicy dobrzy, bardzo dobrzy, doświadczeni, więc zobaczymy. Będziemy starali się pomóc naszym juniorom, by jeździli jak najlepiej, bo pozycja juniora jest naprawdę bardzo, bardzo ważną pozycją w drużynie ekstraligowej, więc będziemy starać się odnieść jak najwięcej zwycięstw, a nie chcę mówić, bo to też stwarza presję, że zrobimy to i tamto. Na pewno każdy z nas by chciał jeździć w playoffach i to jest taki pierwszy cel, a później zobaczymy. Wiadomo, wtedy są 4 mecze więcej, nie kończymy tak szybko sezonu i każdemu na pewno na tym zależy, ale życie zweryfikuje, na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by było jak najlepiej. Ten sezon 2017 na pewno nie poszedł po twojej myśli, ale to też wpływ miały kontuzje, które wykluczyły cię z dużej części rozgrywek. Szczególnie ten bark, chyba mogłeś narzekać na kontuzję barku. Powiedz mi, wszystko jest ok już ze zdrowiem? Tak, z barkiem jest wszystko ok. Najgorsze to była łokieć z Jasonem Doylem. A tak naprawdę do czerwca ten sezon dla mnie indywidualnie układał się bardzo dobrze, bo wszystkie eliminacje przeszedłem, nie było źle w lidze. Wiadomo, gdzieś tam, jeżeli drużyna przegrywa, to gdzieś ta atmosfera się udziela i dla Torunia ten sezon ubiegłoroczny był ciężki i gdzieś to na pewno zostawia ślad, z tego później gdzieś ta wymuszona kontuzja, ale to jest historia, jest to za mną i najważniejsze, że teraz jest wszystko w porządku. Jesteśmy na zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie. Przygotowania prowadzą Marek Cieślak, Piotr Kruszel. Powiedz mi, jak ci się podobają te treningi, które panowie prowadzą z wami i czy dają wam ostro w kość? Czy dostajemy w kość? Umiarkowanie, tak? Zależy, kto jak trenuje oczywiście. Na pewno jest to co innego, bo ja trenuję na miejscu w Toruniu, więc też się inaczej przygotowuję. Tutaj mamy troszeczkę inne zajęcia. Niektóre ćwiczenia są zbliżone, niektóre mniej. Do tego biegówki, narty zjazdowe, więc sport żużlowy charakteryzuje się tym, że zawodnik musi być wszechstronny. Jeżeli robi wszystko dobrze, to dobrze. Bo trzeba być wszechstronnym i uważam, że to jest dla zawodnika żużlowego najlepsza droga. Chyba też ten obóz pełni taką ważną rolę, tu z Piotrkiem Ruszałem rozmawialiśmy, zbudowania takiego team spiritu w drużynie. Powiedz mi, jak atmosfera w Włókniarzu, bo to też na pewno pomaga w osiąganiu dobrych wyników. Na pewno tak. Szczerze, w ostatnich latach w Toruniu nie było żadnych obozów i myślę, odwykłem, tak? Można powiedzieć, od tego ostatnio byłem tylko na obozach kadry, a myślę, że taki tydzień razem na pewno dużo więcej daje niż 10-krotne spotkanie gdzieś tam podczas zawodów lub w przelocie, więc jest na pewno spokojniej i więcej czasu, by porozmawiać i na pewno się zintegrować, więc uważam, że to jest z perspektywy czasu dobra idea. Dużo sukcesów masz już na swoim koncie, bo lat jeździsz już 11 na żużlu.
Były medale chociażby w DPS-u z reprezentacją Polski. Było też zwycięstwo z dziką kartą w Grand Prix. Powiedz mi, masz jeszcze takie marzenia, które chciałbyś jako sportowiec zrealizować? Na pewno każdy ma marzenia, ale głównym marzeniem jest to, by jeździć dobrze, cieszyć się jazdą i zdrowo. To jest główne marzenie, a wyniki przyjdą później same, więc nie chcę się nastawiać konkretnie. Każdy chciałby być mistrzem świata, wiadomo, czas leci, wszystko się może wydarzyć, ale nie podchodzę już do tego w taki sposób. Po prostu chcę się tym bawić, bo w ostatnich latach gdzieś troszeczkę to zatraciłem i to najważniejsze jest to, by to wróciło i fajnie, fajnie się spędzało czas na torze z kolegami. A wtedy wyniki są oczywiście dużo lepsze. To życzę Ci czerpania przyjemności z jazdy na żużlu. Wszystkiego dobrego w nowym sezonie. Dzięki śliczne. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam kibiców Włókniarzy. Z nami Matej Żagar, zawodnik Włókniarza Częstochowa. Matej, jesteśmy na zgrupowaniu przedsezonowym w Szklarskiej Porębie. Trenujesz pod okiem Marka Cieślaka, Piotrka Ruszela. Powiedz mi, jak Ci się podoba i czy dają w kość panowie trenerzy? Pozdrowienia ode mnie też. Bardzo miło spędzamy tutaj czas, oczywiście. Powiem tak, że wczoraj pierwszy raz biegałem na nartach, także trochę inaczej to było wszystko. 12,5 km to nie jest takie proste i łatwe, także na pewno jakiś ból w nogach jest, ale dzisiaj też mamy różne zajęcia, później jeszcze jedziemy do spa, także mi się wydaje, że wszystkie te bóle odejdą. Chyba nie był ten debiut na nartach biegowych taki zły, bo Marek Cieślak jest zaprawionym biegaczem, a na finiszu udało się go wyprzedzić. Ja mogę powiedzieć, no, że jestem fizycznie bardzo dobrze przygotowany, także jak nie z techniką, no to z siłą trochę tam biegałem, ale udało się i dobrze. No, lepiej, żebym był szybciej na cel niż później. Matej, ty chyba taki masz handicap w porównaniu do innych zawodników, bo oprócz tego, że jedziesz na żużlu, też jesteś komandosem w Słowenii, także podejrzewam, że to przygotowanie fizyczne to u ciebie jest taki numer jeden. To jest nie numer jeden, ci powiem tak, że sport jest numer jeden i osiągnięcia, ale to jest, mi się wydaje, że jak jesteś zawodowym sportowcem, to jest fizyczna, że jesteś przygotowany fizycznie, to jest taka podstawa. I oczywiście wojsko też, jak jesteśmy, to szukałem tylko na wyższy poziom i właśnie ja wszystko robię, żebym właśnie na tym poziomie został. Duże zmiany we Włókniarzu, bo doszedł Fredrik Lindgren, doszedł Adrian Miedziński, Tobiasz Musielak. Troszkę zawodników odeszło, też zmiany na pozycjach juniorskich. W zeszłym roku było fajnie, bo tak Włókniarza wszyscy na pożarcie wskazywali, a było piąte miejsce w PGE Ekstralidze. Powiedz mi, na co myślisz, że będzie stać drużynę w sezonie 2018? Mam nadzieję, że na wyższe rezultaty oczywiście. Nie bądźmy taki, nie wiem, nie zawracamy sobie głowy z co będzie i jak. Po prostu, co mam powiedzieć, no, zapraszam naprawdę kibiców, żeby nam dali dobre wsparcie. A my się postaramy, że będą mieć właśnie radość z naszych wyników. W Grand Prix jeździsz od kilku sezonów i początek sezonu 2017 no, był trochę niemrawy, ale końcówka no, to naprawdę pokazała, że jesteś jednym z lepszych zawodników na świecie, bo były dwa zwycięstwa, były też jazdy w tych, no, w czubie Grand Prix. Także podejrzewam, że gdyby ta końcówka, tak jak końcówka wyglądał cały sezon, to może otarłbyś się nawet o podium cyklu Grand Prix, medal Mistrzostw Świata. Powiedz mi, to jest taki twój cel, żeby kiedyś stanąć wśród tych najlepszych na podium kończący cykl? Na pewno jestem zdolny do tego i o to naprawdę walczę i wiem, że warto walczyć. Oczywiście miałem jakieś kłopoty sprzętowe, niestety nie jesteśmy uzależnione tylko od siebie, tylko oczywiście od motoru też. Uporałem się z tymi problemami jakieś 3-4 miesiące, później zmieniłem sprzęt i oczywiście zmiana była widoczna i wyniki też. Dziękuję ślicznie i życzę samych sukcesów w sezonie 2018. Dziękuję i pozdrawiam. Z nami Andrzej Kudryaszow, od listopada zawodnik Włókniarza Częstochowa. Andrzej, do tej pory startowałeś w pierwszej, w drugiej lidze w Polsce, zaczynałeś w 2010 roku. Od sezonu 2018 będzie Ekstraliga, podpisałeś kontrakt 3-letni z Włókniarzem. Skąd taki ruch, żeby pójść klasę wyżej?
Nie no, to było moje marzenie od dawnych lat i chciałem po prostu, nie wiem, spodobała mi ta drużyna w Częstochowie i tak wyszło, że dogadaliśmy i podpisał z dużą chęcią ten kontrakt. Jestem z tego bardzo szczęśliwy i chcę wykorzystać tą szansę życiową, bo myślę, że dostałem taką szansę pierwszy raz i chcę ją wykorzystać i robię wszystko dla tego, żeby było jak najlepiej. Na pewno ta walka o skład, o pierwszy skład Włókniarza będzie bardzo ciężka, bo może być trzech obcokrajowców na tych miejscach od 1 do 5. Jest Matej Żagar, jest Fredrik Lindgren, jest Leon Madsen. No i z trójką tych zawodników musisz walczyć o przepustkę do wyjściowego składu. Jest to realne zadanie według ciebie? No to wiemy, zdaję z tego sprawę, że jest cztery zawodnika na trzy miejsca i tor wszystko pokaże. Na to jest trener. Trener zobaczy, kto dobrze sobie radzi, a myślę, że w tym momencie to jest najważniejsze, to jest drużyna. I jeżeli będzie moja jazda taka dobra, żeby trener wstawił mnie do składu, żeby ja przywoził punkt, to znaczy ten czas przyszedł. Jak nie, to będę dalej pracował, ale nie boję się walki i będę wszystko robił, dlatego mówię, żeby być w składzie i przywozić jak najwięcej punktów dla drużyny. Częstowski tor, na którym mecz rozgrywał Włókniarz, to jest owal, który jest uważany przez fachowców jako taki najlepszy na świecie do ścigania. Są fajne widowiska. Ty też parę razy miałeś już okazję startować, chociażby dwa lata temu z Polonią Bydgoszcz jako zawodnik. W ubiegłym roku pod koniec września był turniej prezydenta, też sobie całkiem nieźle radziłeś. Powiedz mi, co sądzisz o tym torze przy ulicy Olsztyńskiej w Częstochowie? No, na pewno to jeszcze z 1000 okrążeni muszę tam zrobić, żeby dobrze jeździć, ale naprawdę torek jest fajny i myślę, że to jest jeden z najlepszych torów w Polsce, gdzie jeździłem i w ogóle tory w Ekstralidze to oni inni niż w pierwszej lidze i bardzo fajnie mi tam jeździłeś i myślę, że będzie dobrze. A jak podoba ci się na obozie, bo jesteśmy obecnie w Szklarskiej Porębie, trenujesz pod okiem Marka Cieślaka, Piotrka Ruszela, razem z tobą praktycznie cała ekipa Włókniarza jest, jak to widzisz wszystko tutaj w Szklarskiej Porębie? No fajnie, bo ja za dużo nie był na takich obozach i w ogóle fajnie mi przylecieć z Rosji do Polski i od razu jechać na obóz i fajna atmosfera, trenerzy też z nami współpracują, te treningi naprawdę dają, jak to powiedzieć, w kości i fajnie i cieszę się z tego, że jestem tutaj i naprawdę idzie wszystko dobrze. Masz trochę sukcesów takich indywidualnych na swoim koncie, bo dwukrotnie byłeś indywidualnym mistrzem Rosji. Razem z reprezentacją twojego kraju też medale zdobywałeś w drużynowym Pucharze Świata. Mówiłeś, że chciałbyś zadebiutować w Ekstralidze, wywalczyć sobie miejsce w składzie. Jakie takie cele twoje indywidualne oprócz tych startów we Włókniarzu? No indywidualnie dwa razy już byłem mistrzem Rosji, także na to nie stawię już. Na razie wszystko stawię na polską ligę, bo chcę naprawdę wykorzystać tą szansę i na razie skupię się tylko tutaj i będę, mówię, robił wszystko, żeby wejść do składu. Tego ci życzę i dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Z nami Piotr Ruszel, trener ogólnorozwojówki w Włókniarzu Częstochowa. Piotrek, jesteśmy w Szklarskiej Porębie na przedsezonowym zgrupowaniu. Też z kamerą gościmy na tych treningach. Chyba na brak monotonii nie możemy narzekać, zawodnicy nie mogą narzekać, bo rzeczywiście przekrój tych zajęć jest bardzo ogromny. Ja mam nadzieję, że nie można narzekać na przekrój, ponieważ robimy wszystko. Został nam jeszcze basen, który jeszcze nie był, ale będzie dzisiaj, więc myślę, że podobno powinno im się podobać. Tak pokrótce możesz opowiedzieć, jakie ćwiczenia, jakie zajęcia tutaj wykonujecie w Szklarskiej Porębie? Dużo czasu spędzamy na dworze, także jeździmy na nartach i biegowych, i zjazdowych, biegamy w terenie, poruszamy się po boiskach pobliskich tutaj ośrodkowi. No i co, chodzimy po górach, to na razie najważniejsze. Zawodnicy nie narzekają, że trochę w kości dajecie z Markiem? To trzeba pytać zawodnikom, ale myślę, że troszkę narzekają, bo my sami z Markiem trochę czujemy ten trud, który oni wkładają, bo my jeździmy i ruszamy się razem z nimi. Te przygotowania kondycyjne, obóz plus to, co robisz w Częstochowie i zawodnicy robią indywidualnie, jest na pewno ważne, ale ten obóz też taką drugą rolę spełnia, bo to jest chyba dobry czas, żeby taki team spirit zbudować w drużynie.
Tak. Można powiedzieć, że tutaj wieczorami chłopaki spotykają się, rozmawiają już nawet na temat swojego sprzętu. Kto gdzie będzie robił silniki, albo kto gdzie robi silniki, który składają, gdzie będą składać. Także myślę, że to takie jest też poglądowe i dla tych młodych adeptów, którzy no, siedzą i słuchają, bo oni na razie nie mają, że tak powiem, funduszy na to, żeby składać ze swoich własnych pieniędzy motory, ale no, słuchają, co mają ci najlepsi. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Z nami Marek Cieślak, trener Włókniarza Częstochowa. Marku, gościmy na obozie, na zgrupowaniu przedsezonowym Włókniarza. Obóz odbywa się w Szklarskiej Porębie. No i miejsce nie jest przypadkowe, bo wielokrotnie tutaj jeździłeś z kadrą czy z innymi drużynami. To jest takie optymalne miejsce do tych przedsezonowych przygotowań? No, czy optymalne, to może są lepsze miejsca, ale tutaj no, sprawdzone jest. Po prostu bardzo fajny ośrodek, dobre wyżywienie, dobre warunki takie do mieszkania i blisko do Jakuszyc, blisko do Harachowa, można powiedzieć, na nartach biegowych, zjazdowych. No, salę gimnastyczną też mamy do dyspozycji, także można robić treningi. Teren tutaj mamy Orlik, także zaraz pójdziemy na trening taki na Orliku. No, jak to w zimę, no, cudów się nie wymyśli. Marku, jest cała drużyna z tobą, trenuje. Brakuje tylko Fredrika Lindgrena, który miał dosyć poważną kontuzję, która wyeliminowała go też z końcówki sezonu. Powiedz mi, jak Fredrik się czuje i czy będzie gotowy na początek sezonu? Rozmawiałem z nim przed wyjazdem i mówił, że wszystko jest w porządku. Nie przyjechał dlatego, że po prostu ma swój cykl tam rehabilitacyjny i lepiej niech on to kontynuuje w sobie, tam u siebie. Wszystko jest w porządku, kości są wzrosnięte, teraz odbudowuję po prostu tu mięśnie sobie. No już planuję przyjechać z drużyną szwedzką do Polski 16-17 marca. Wynajęli tor gdzieś tam, muszę się dowiedzieć gdzie, w Polsce i będą trenowali, także na pewno wystartuje z początkiem sezonu. Podczas tego okresu transferowego był we Włókniarzu taki transfer, który był zaskoczeniem. To był Andrzej Kudryaszow, który do tej pory gdzieś tam lawirował między drugą, pierwszą ligą. Jeździł ostatnie sezony w Polonii Bydgoszcz. Będzie walczył o skład Włókniarza. Co sądzisz o tym chłopaku? No i chyba niełatwe zadanie przed nim. No, będzie walczył. Ja to nie lubię tych to amatorzy gadają, mówią, że budujemy drużynę i będą walczyli o skład. Czyli nie ma drużyny. Drużyna to jest drużyna. Wiadomo, ktoś podpisuje kontrakt dojeżdżenia. Wiadomo, że ten regulamin jest niedobry, dlatego że żużel jest sportem urazowym. Sezon jest długi, zawodnicy jeżdżą jeszcze w innych ligach. I często się zdarza, że ktoś na mecz nie przyjedzie. Dlatego ma się tych zawodników więcej, żeby w razie W ktoś mógł jeździć. Był dobry regulamin, kiedy można było zastępować pierwszego, drugiego, ZZ-kę. A dzisiaj no to można pierwszego, ale jeszcze musi wziąć 2 tygodnie, 15 dni zwolnienia. No to 15 dni zwolnienia, no to pierwszy to przeważnie jeździ w Grand Prix. To chyba, że ma nogę urwaną, no to wtedy weźmie, nie? A tak to, tak jak Doyle, miał nogę połamaną, a zwolnienia nie wziął, no bo by mu przepadły inne zawody. Także tutaj mamy taką sytuację, jaką mamy. No, Kudryaszow, no, wszystko w jego, jak to się mówi, w rękach. On musi po prostu się wykazać, pokazać co do jego. Ale ja walki nienawidzę po prostu tego powiedzenia. To mówią ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, co to jest żużel. A powiedz mi, wierzysz, że to jest zawodnik, który w przyszłości może nawiązać do takiej jazdek Emil Sejfudinow czy bracia Łagutowie? To on dobrze jeździ, bo ja go obserwowałem. Trenował nawet w Zielonej Górze kilka razy. To wszystko zależy też, jak trafi ten zawodnik. Bo jak na przykład w zeszłym roku wziąłem, czy 2 lata temu,
Ukraińca, jak on to się nazywał? Andrzej Karpow. Karpowa. Ale Karpow miał od razu miejsce w drużynie. On nie walczył o nic. To jest co innego. On wiedział, on był spokojny, on się koncentrował na treningach i na mecz, bo on wiedział, że nikt go nie wyrzuci, że musi kogoś wygryźć. Tutaj jest inna sytuacja, prawda? I to jest dużo trudniej dla takiego Andrzeja, dla takiego Kudryaszowa, no bo on nie ma takiego doświadczenia, że on jeszcze w Ekstralidze nie jeździł. Ale wszystko przed tym, on jest młody. Są zmiany w regulaminie, będzie numer 8 i 16 od sezonu 2018. Zawodnik do 23 roku życia. W przypadku włókniarza Andreas Lieger. Powiedz mi, to jest dobre rozwiązanie, że ten dodatkowy numer ustaliła Ekstraliga od sezonu nowego? Według mnie bardzo zły. A co sądzisz o Andreasie Liegerze? Nic nie sądzę, bo ja go widziałem tylko raz na treningu w Zielonej Górze. Jakby włókniarz przyjechał potrenować. Tak jak jeździ w meczach czy coś, no to nie. Wiem też, że tam zajął któreś czwarte miejsce w... Trzecie miejsce w Mistrzostwach Europy. No. Czyli skręcać w lewo umie. No zobaczymy. No. Okay. Dziękuję ślicznie. Dziękuję.